the truth, telling me lies. I can't handle it, you gotta decide. Give me a hug, give me a kiss. There's no way back, one time you started like this. Telling the truth, telling me lies. I can't handle it, you gotta decide. Give me a hug, give me a kiss. There's no way back, one time you started like this. Siemanko, w tą piękną sobotnią pogodę, słoneczny dzień, w końcu roztopy. Mamy tutaj szefa. Gościa specjalnego. Gościa specjalnego, no i... Przyjechał na naszą wieś. Tak jest. A tu Stachu w formie, a tu mamy specjalnego gościa. Siemanko. Poznajecie go? Słońce świeci. Jo. Kim jesteś, proszę pana? Pan tu się z kanału Joker Farm, tak? Pan się tu steleportował, kurczę. Ja siadłem do auta, pojechałem i... I już przyjechał. Na Kieleckim wylądowałem. Jakoś przypadkiem... miał jechać gdzie indziej, a wylądował w Kieleckim. Zabłądził. Zabłądził, tak. Nawigacja źle pokazała. Odcinka dawno nie było, to coś nagramy. Akurat mamy gościa specjalnego, to jak to nie nagrać takie pamiątki, no nie? No. I co? Przepalimy 60 może na początku, bo wstała przez od kuligu od grudnia. Bo Mateusz, wiecie, był w szpitalu, ale już, kurna, jest elegancka. Zobaczcie, jaki humorek mu dopisuje cały czas, już banan na twarzy. Banan na twarzy cały czas jest. Masa już się robi, także na żniwa będzie już w 100%. Wow, będzie taka siła, że... Taki będę. Siła, jak masa, 100 kilo będzie chłopa teraz. Tak jest. Kreatyna, kiełbasa. Czekaj, że było, jakoś tak było. Kurde, powiem ci, słuchaj, jak chodzi, przesiona. Robi robotę, robi robotę. Chyba nie zagadał, nie? Tak na zimnym. Siemanko. Stachu, wiesz co? Ja mam gniazdo, nie wiem. No? Korca je kiedyś wyjąłem. To trzeba po prostu wyciąć otwór i zamontować, podłączyć. Masz eleganckie gniazdo na 12. Nie akurat. To wiesz co, zostawię ci auksa, a weźmiemy ode mnie z samochodu. Żeby nie zgubił, żeby się to nie zgubił, nie? Ja gra, ale jestem w szoku, jak to teraz gra, nie? Ja cię kręcę. Cały czas się nagrywa, będziemy wycinać dobry materiał. Maniura ma dwie baterie, jeszcze dwie masz? To mi jeszcze jedno. No to będzie. Ja to zamówię baterie dzisiaj, nawet tam to przyjdą na nas. No i będzie. I co? A weź zgasią. Olej rzęsi, bo jak kupiliśmy ją, to ją później wymienić. To klasyka. No sama przyjdzie, nie? Chodź. Ło, jaka dużo lili już, kurczę. Ale jaka widać, że krówka taka fajna z twarzy, nie? Chodź. Chodź. No taka malutka była dopiero. Chodź. No.
Jak maniurka? Lili, podoba ci się? Kurde, biorę! Bierzesz? Zmieści ci się do Maserati? Nie no, mam hak, nie? No to... No to... Wiążemy i będzie lecieć za tobą. Stachu ma tu przyczepkę z tyłu za spodą, stoi taka do bydła, to akurat. I co, nie pójdzie? Pójdzie. Tylko 550 km. Pójdzie, jest dużo. Zobacz, tutaj ten, ile? Futra. No. Czuję wiosnę. Ale fajna Lili, kurczę. Fajnie. Nie, urosła teraz. Zobacz, jak się cieszy. I podłogi sporo. No, jest do zerwania trochę. Lili! Zrobię. Historia gospodarstwa Maniury. Od połowy. Od połowy, bo zaczął opowiadać taki content, kurczę. Jo, no i co? I w latach 2000 roku kupiłeś tego klasa komandora, dziadek, nie? No to masz jako półtora bizona taki przerób to był. No, nie zbliżaj, bo brzydką twarz mam. Na rotorach? Nie, jest dobrze. Na rotorach był jeszcze, tak? Tak. No i co? W 2002, to już było 50 hektarów. W drugim czy trzecim? Pierwszy John Deere się pojawił u nas. No to w ogóle w okolicy był to pierwszy John Deere. Zobacz, no kurno, tak. To teraz gospodarze, którzy mają po 2000 hektarów tam, nie? Do nas przyjeżdżali, oglądali, co to kurwa jest, nie? Za sprzęt. No, co to za sprzęt, nie? To w ogóle jaka inwestycja była? Co wy kurwa kupiliście, nie? Jak to? Za granicę. Wiesz, wchodzisz do środka, cicho, tak. Tutaj masz już na linkach, a nie, że... No tak. No. Komfort inny, wszystko komfort inny. A to przesiemieli na polskich maszynach robili wszyscy, tak? Czeskich, tak dalej. No, jak to wiesz, po tych PGR-ach tak dalej, no to... Ursusy, Zetory, no inne tak, takie maszyny. Tak, no. Tak to było, nie? I dopiero kiedy to? Jak 2000, pierwszy, drugi, trzeci, dopiero coś tam się zaczęli rozwijać. Też była taka, z tego co wiem, też była taka myśl w głowie, bo bali się inwestować, wiesz. Mm-hmm. Kupić 50 hektarów, bo wtedy cena ziemi była inna, nie? No. Kurde, no. Strach, nie? No to tak samo jak u nas ten John Deere przyszedł, nie? Pierwszy. To też tak. Co by żeście kupili, nie? No tak. Właśnie ten pięcioskibowy i doszło na 50-66 hektarów, nie? Czyli już tam setka ponad była. No to jak pojechali orać, na próbę ustawić pług, nie? No i zaczęli od, inaczej jak uprawiamy, bo uprawiamy jakby od linii prostej, nie? Od długości, a zaczęli orać tak pod kątem, nie? No. Od drugiego końca. No i tam do słupa tak naprawdę szerokość może z 200 metrów była, nie? No i tak naprawdę, wiesz, na krótkim tym pięcioskibowym to tam 2-3 godziny, no, no i za słupa już doszedł, nie? No. No i tak jak ojciec opowiada, jeszcze dziadek jak tam był, no ustawili ten pług, dziadek pojechał, ojciec tam chwilę sobie poorał, no i zjechał do domu, nie? No i dziadek się pyta, ile żeś zaorał? A tam za słupa już doszedłem. Co ty gadasz, nie? A to wiesz, 60 to by 2 dni robił. 60 to... Ale to tak właśnie było, nie? Przeskok technologiczny. Jest przeskok, nie jest. No jest, przeskok technologiczny. No właśnie w 17 roku przyszedł ten RK z nawigacją, nie? No i ja zacząłem talerzować, wiesz, wypróbować, bo RK ogólnie ja i tak ogarniałem, o co tam w niej chodzi. I zacząłem talerzować na nawigacji, nie? No to ci powiem, że jaki zysk był? 75 hektarów kuźwa za dnia zrobić. No tak. Bo małe nakładki robisz sobie zagony, to ci się później zgrywa wszystko. No, no nawigacja tak, ale... piękna sprawa, co nie? No teraz ja się przyzwyczaiłem tak, że... Bez nawigacji ciężko robić. Nie, czemu? Wyłączam... Masz to co czy tak, ale wiesz, ale jakie ułatwienie, no nie? I oszczędności w paliwie i czasie. Duża jest oszczędność. A to najważniejsza właśnie... Tylko, że teraz już tego nie widać, bo się człowiek przyzwyczaił. No tak, ale to najważniejsza rzecz, nie? Czas i paliwo w gospodarstwie. No, ale na początku to jest różnica. No, jest różnica. Przeskok kolosalny w technologii uprawie. Później już człowiek tego nie odczuwa, bo już się przyzwyczaja, nie? No tak. Tego, nie? No tak samo jak ja teraz, o, już mi coś tam trzęsie w kabinie, nie? No a na początku jak siadłem, o kurde, można jeść 24, nie? No. No, nie, to jest no tak samo jak ja siadłem pierwszy raz do Erki u Mańka. No. Ja cię kręcę. I ja do niego mówię, a później do 30, kurde. Trzy godziny chłopie jeździłem z koparą na dół, no bo nie mogłem chłopie, ja byłem tak podjarany człowieku, no, że ja nie mogłem chłopie z wrażenia. No, no, 3 godziny, rozumiesz? Jechaliśmy na pole z pustą tą naczepą, nie? No i na poprzeczce tam jechaliśmy, bo to pole z klina szło, nie? No mówię, zobaczysz jak to teraz amortyzacja kabiny co daje, nie? Do 40 się rozpędziłem, a ten, o kurde, nie? Ja na boku, wiesz, on ma siedzenie amortyzowane, bo to nie jest amortyzowane siedzenie ale takie też. Ale kabina i oś jest, nie? No ta kabina i oś, tak, ale to jeszcze fotel też daje, nie? To chłopie, no... Wiesz, na boki, przód, no i w ogóle na powietrzu masz, nie? No i płyniemy sobie 4 dychy na polu, nie? I hopie tylko lecisz i płyniesz. Jo, no. Takie duże pole mamy, gdzieśmy przeleciali wtedy, no nie? Taka jest. No.
Masakra. Ptachu, kiedy nastąpił nasz przeskok technologiczny? Jak się dorobimy, jak trafimy w totolotka, co? To taki przeskok zrobimy, to jest, że... To jest przeskok technologiczny, jak ta. Się na furę trzeba. Na furę ładowało, a teraz samo zbierajka jest. A jakby już baloty były, to już w ogóle, nie? To co, Stachu, decyzję nie trzeba podjąć. Byki czy zboże? W banku trzeba mieć trochę tam, wiesz, dolarków. Słuchaj. U ciebie to tam tak siedzą, bo są tak pościskane. Gdzie tam? U dobra, mnie... dobra. A już ta skromność, nie? Tak. Teraz twarzy... Bidny, ale solidny, słuchaj. Bidny, ale solidny. Nawet obiektywu na siebie nie kieruje. O, bidny, ale solidny. Dobra, skieruję. No ale gdzie to taka morda ulano, to kto by chciał to oglądać, kurczę? Wiadomo, może jakieś są dziewczyny. Tak, tu przystojniaki, a no. Co to taka morda będzie ulana pokazywać się, kurde? No, jedziemy przejechać 60 na pole. Zimowa aura. Przetestujemy sobie ujęcia z drona, także zobaczymy. Testy, nie? Testy, tak. Ej, weź nie zbliżaj, bo ci zaraz pęknie. Nic nie pęknie. Dobra, lecimy. Oczy ważki. Oczy ważki. No i właśnie robiliśmy testy drona, możecie zobaczyć. Wrzucimy pod muzyczkę testy drona. No. Jakąś fajną muzyczkę znajdziemy, delikatną. Jak no. Maniek, ci podobają widoczki tutaj? Widoczki zajebiste, nie? Ale ja się dziwię, czemu tak malutkie macie te działki? Wiesz co, bo u nas to było pole podzielone na 6 hektarów. Każdy jak tu mieszka, wiesz, na wsi, jak jej to wiesz... To dostawał mi przeważnie około 5 przeważnie hektarów. Każda rodzina dostawała na 6 hektarów, a teraz wiesz, podzieliło się to. Tak jak na przykład u mnie jak masz i u mnie cioci Bielecki obok, to obydwa kawałki razem były połączone i to było po 6 hektarów, nie? Tak. Ale że wiesz, rodziny się dzieliły i jeszcze to się dzieliły na pół tymi działkami, wiesz. No. I zostały podzielone tak na pół, no. Działeczki jak u tego, u Adriana, nie? No tak, no, nie, widzisz, no to bo to tak wiesz, większe, bo to nie jest typowo po PGR-ach pole, tylko wiesz, normalna tak, wieś no. I takie pola. Jakby pojedziemy na Brzeźno później, jeszcze naładujemy trochę kamerkę, skoczymy, no, tam jest, tam to jest tam zobaczysz PGR, piękne widoki nie. I tam masz pola po PGR-ach. Tam dopiero zobaczysz jakie widoki, jak zabierają dech w piersiach i nagramy sobie z drona też coś jeszcze, no. Jakiś materiał. No. Ogólnie ta działka z tą obok to było jedność i mój dziadek ten pas kupił. Od tych właścicieli, to od tam do jakiegoś pokolenia, nie? To musi wrócić... się, wiesz, podzieliło, nie? Prawo... A tutaj sąsiad, ten, bo wiesz, co ma ten zikona, to ma naprawdę dwie działki. Wie, takie, widzisz, nie? O wiele szersze jest, no nie u pana Bogusia. Podwójnie, nie? No. To, o to wszystkim chodzi, nie? Bo ludzie się dzielili, sprzedawali część, wiesz. I widzisz, dlatego też tyle domów na wsi, no nie? Te pola się po prostu pozmniejszały. Bo tak to pomyśl sobie, jakby było na przykład duże gospodarstwo, to byłoby na przykład 10 domów i każdy by miał po te 50 hektarów, 40, wiesz, wtedy byłyby pola ogromne, nie? I wtedy mówi, u Roberta Wielkowskiego tak jest, że jest dom, działki, dom, działki na przykład, no nie? W Gajzicach też tak, jak szwagier tak, mój no. Stamtąd jest, to on też tam, to tam dom miał na przykład co ileś tam, do 300 metrów z dom, nie? No, tam no każdy właśnie. Miał po 10, po 15, wiesz, hektarów. Też mieli tak, że w ogóle nie ogrodzone gospodarstwo, tak. Nie nic, nie? Normalnie luźno wszystko, no nie? No. Dobra, to co, uciekamy na kawkę? To macie jeszcze moją szybką twarz, jedziemy na kawkę. jedziemy na kawkę do Staszka, sprawdzimy sobie ujęcia. No i co? Potem zobaczymy, pojedziemy na ładne miejscowości, tylko baterię podładujemy w kilocie, w dronie, bo jest rozładowana już, bo się wybawiliśmy i także... przepraszam za mój nieład artystyczny, ale to się wyklepie. Także co? Jedziemy na kawkę, nie? Widzimy bo już pora kawka. Przerwie. Widzimy się po krótkiej przerwie, jak to Kazik mówi, tak? Jo. I teraz... Ha 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 ha!
puszcza. Ja nic nie mówię. A ten pindolek. Ja nic nie mówię. Manik taki jest. Ja co? Wystachu, pełny gaz. I no cały czas mówi, no pełny dobra, żeby nie było. Cały czas pełnym ogniem, kurwa. Kawusia, siedzimy sobie i chillujemy już. Zagrzanie, o, Piotruś do nas dołączył na kawusie. No, także sobota moment idzie. Tak, nie ma to jak sobota z Jokerem, nie? Tak, jeszcze o, oglądamy kazikowe przygody na żniwach. No. Także Joker jesteś z nami. Tak, Joker jest z nami. Miał przyjechać, ale no niestety sytuacja tak się zdarzyła, że... No, w domu się nie tam. No. Prywatna. O, to też. Dokładnie. No. Każdy widział już chyba. No, także siedzimy. Idzie mija. To Maniura wraca. Odcinek krótki. Poznał troszkę bazę rolnikowo. Rolnikowo, tutaj kieleckie trochę. Trochę kieleckie, pojeździliśmy sobie jeszcze, bo już mamy następny dzień niedzielę. I co, podobało się Maniura? No zajebiście, fajnie, naprawdę fajnie. Tylko szkoda, no ja wpadłem tylko na weekend, nie? No, no mało czasu. Czas no, ale goni. To tak zawsze jest, nawet jakbym był 2 miesiące, to i tak no. Szybko by zleciało. Jakby było chociaż połowę drogi mniej, to by się jeździło częściej, no nie? A tu 600 km no, to trzeba gonić, nie? No jakby było 300 na przykład, to by można jeździć kurczę co miesiąc sobie na fegu nawet, nie? No, na weekend wpaść się coś by było zawsze fajnie, nie? Byłyby inne czasy, to też... się jeździłoby się. No to nic. Jak się odcinek podobał, to wiecie, zapraszamy na kanał do Maniury. Maniura, pochodź, jak się nazywa? Jak na razie Maniek 695. Także zapraszam. Wbijajcie tam subskrybować jeszcze trochę i przegoni nas bez filmu, ale trudno się mówi. A tam już będą powoli się materiały już kumulować. Stawiać, tak, także coś tam będzie. Także czekajcie na film, wbijajcie do Maniurki, zasubskrybujcie, bo będziecie widzieli wtedy, no, Mańka produkcję, tak? Nie, gospodarkę, jak to wszystko wygląda. Tak jest. Dobra, to co? To kończymy. Także trzymajcie się i do następnego. Na razie. Na razie.